powiadomienia, bo za dużo rozpraszaczek. Hej. Hej, witam was w moim filmiku. Dzisiaj chciałabym przedstawić swoją historię z operacji piersi, którą przeszłam w tamtym tygodniu. Zabierałam się do nagrywania tego już od momentu dnia wyjazdu, a nawet dzień przed wyjazdem, ale to nie za bardzo mi wychodzi. Ja też nie jestem dobra w nagrywaniu takich filmików, ani w montowaniu. Ja dopiero co zaczynam się tego uczyć i nie będę kłamać, że mnie to troszeczkę przerasta. Ale z drugiej strony traktuję to typowo rozrywkowo i żeby się troszeczkę też rozwinąć tym, zobaczyć coś nowego. Zresztą też mi się to podoba, tylko po prostu ja nie mam do tego talentu. Ale w każdym razie tydzień temu, w sumie to już tydzień i jeden dzień temu, przeszłam operację podniesienia piersi. Polega ona na bezimplantowym ich liftingu. Początkowo szłam na konsultację z myślą o tym, że zrobię operację łączoną, lifting plus implanty. Jednak szybko zostało to zweryfikowane przez doktora, który powiedział, że taka operacja w moim przypadku będzie się wiązała z ryzykiem wstąpienia powikłań i lepiej oddzielić te operacje, czyli na początku zrobić sobie lifting piersi, a jeżeli ja nadal nie będę zadowolona z ich wyniku, z rezultatu i wyglądu, no to po 8 miesiącach mogę podjąć się operacji powiększenia piersi z implantami. Na operację piersi zdecydowałam się, ponieważ ja w swoim życiu zrzuciłam 32 kg, o ile nie więcej. Moja waga cały czas się waha, ale już nie aż tak znacząco, jak było to kiedyś, bo ja kiedyś przytyłam 20 kg, po czym zrzuciłam 32 kg i od 2 lat udaje mi się mniej więcej zachować swoją wagę, chociaż prawda jest taka, że mam strasznie dużą... strasznie dużą zdolność zawiązywania się wody w moim organizmie, więc na przykład dzisiaj ważę o 4 kg mniej niż ważyłam 2 dni po operacji. Po prostu tak woda mi się zawiązała, że ja byłam wielka jak beczka. No i też nie ma co się oszukiwać, jednak 32 kg robią ogromną różnicę. No a piersi to jest przede wszystkim tłuszcz, więc jak mi aż tyle kilogramów spadło, to oczywiście w piersiach też zabrakło tej objętości. Więc ten pomysł gdzieś tam kwitł we mnie już od ponad 1,5 roku, jak nie od 2 lat. Gdzieś tam jakaś wiosna na początku pandemii. No i koniec końców chyba przekonałam się troszeczkę bardziej, jak zobaczyłam dwie dziewczyny, które trochę mnie zainspirowały, podbudowały mnie na pewno. Może nie zainspirowały, decyzja była moja i decyzja nie jest wcale łatwa, jest naprawdę bardzo ciężka, bo trzeba się zdecydować na pójście po prostu pod nóż. No i w moim przypadku taką trochę jakąś odwagę we mnie wbudowały Cartia Malan i Versov. Ja też sama wyszukałam, u kogo była Versov na swojej operacji, u jakiego chirurga, i okazało się, że akurat jest to chirurg, którego pracę już wcześniej oglądałam, więc tym bardziej miałam takie okej, dobra, czyli on jest dobry, można mu zaufać, zwłaszcza, że wyniki są przepiękne i Versov też wygląda teraz cudownie. Więc jak ja już podjęłam decyzję na temat tego, jakiego chirurga chciałabym wybrać, została kwestia umówienia się na konsultację i dogadania wizyty, terminu, no i sprawdzenia, czy w ogóle ja mogłabym się kwalifikować na taką operację. I to było dość spontaniczne, bo byłam w Krakowie na Mikołajki i zobaczyłam, że następny dzień jest wizyta około 11. No i spytałam się Michała, czy możemy pojechać. Powiedział, dobra, okej, to ja tylko pójdę na zajęcia i później możemy jechać. No i pojechaliśmy do Katowic. Od razu się zapisałam na termin na 22 marca, więc to były jakieś 4 miesiące czekania, tak? Cały grudzień, styczeń, luty, marzec. 4 miesiące od kiedy ja się zapisałam do terminu mojej wizyty, mojej operacji. Więc pierwszym moim krokiem było to, że ja poszłam na początku lutego do ginekologa i zadbałam o to, żeby tabletkami antykoncepcyjnymi wyregulować sobie okres tak, żeby on mi nie wypadał w dzień zabiegu. Na początku marca miałam drugą konsultację
u tego doktora i już tam miałam USG piersi, miałam też pobieraną krew do wszystkich badań. Jeżeli chodzi o reakcję mojej rodziny, to ja będę szczera, że wiem, że to jest moja decyzja i wiedziałam od początku, że to jest moja decyzja. Więc jeżeli ktoś krzywo na mnie popatrzy, czy powie mi nie, a po co ci to, a może po ciąży, a może coś tam, bo i tak ci się zniszczą, jak będziesz karmiła dzieci. Ja miałam to gdzieś, to jest moje ciało, ja mam 24 już lata i nie wyobrażam sobie czuć się tak źle do momentu, kiedy ja zajdę w ciążę i po ciąży one jeszcze gorzej będą wyglądać. Więc stwierdziłam, że nie będę się nikogo słuchać. Tylko mama tak naprawdę gdzieś tam na początku gdzieś się przestraszyła, ale od razu zadeklarowała, że tak, że pomogę ci, że wezmę wolne i będę się tobą opiekować. To było bardzo miłe, wiadomo, była przerażona, ale sercem była przerażona, ale głową potaknęła. No i również nieoceniona pomoc Michała, który zawoził mnie na wszystkie konsultacje i będzie mnie zawoził jeszcze w tym tygodniu na wizytę kontrolną po operacji. Zawiózł mnie na samą operację, przywiózł mnie, zostawił, wrócił do Krakowa, następny dzień przyjechał, zabrał mnie aż do Świdnicy i ze Świdnicy wrócił do Krakowa. Także jego pomoc, jego udział w tym naprawdę bardzo mi pomógł, więc bez niego logistycznie nie dałabym rady, ale też jeżeli chodzi o wsparcie, bo nie było mi wcale łatwo psychicznie. Przed operacją strasznie się stresowałam i to było po mnie bardzo widać, zwłaszcza, że miałam natłok pracy, bo musiałam nadrobić wszystko to, że później nie będzie mnie przez 2 tygodnie w pracy, żeby po prostu wszystko było nadrobione. Do samej operacji musiałam ściągnąć paznokcie, musiałam zmyć makijaż, rzęsy mogły zostać akurat. Musiałam ściągnąć wszystko, co metalowe, biżuterię, zegarki, nic nie mogło na mnie zostać. Przed operacją musiałam też pić przez 3 dni takie proteinowe napoje, a po operacji musiałam je pić przez 6 dni i one mają bardzo dużo kalorii, dlatego też pewnie woda się zatrzymywała, bo w jednym takim napoju jest 300. Tak odpowiadając na kilka pytań, które na pewno są dość ważne, ile kosztowała mnie operacja? Operacja sama w sobie kosztowała mnie 16 tysięcy, a do tego trzeba doliczyć jeszcze wszystkie wizyty na konsultacjach, wszystkie badania, które trzeba zrobić, badanie USG piersi, wszystkie badania, które potrzebowałam do antykoncepcji, same tabletki antykoncepcyjne, wizyty u ginekologa, napoje proteinowe, wszystkie leki po, całą wyprawkę do dbania o cięcia po operacji. Do tego jeszcze paliwo na podróż. My akurat też wzięliśmy hotel, więc jeszcze nocleg w hotelu. Także ja tego do końca nie podliczałam, bo stwierdziłam, nie ma po co. Ale koszt tylko i wyłącznie samej operacji to jest 16 tysięcy. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą opiekę pooperacyjną, to niby się mówi, że to jest jedna doba. Tak naprawdę to jest tylko jedna noc, którą się zostaje po operacji, bo ja pojechałam na zabieg już taki konkretny, docelowy, już mnie po prostu zabrali na salę o 15:11, z czego ja wyjechałam o 17:20 i o 13 następnego dnia ja już miałam wypis. A dziewczyna obok mnie, która miała troszeczkę gorszą operację, cięższą, miała wypis tak samo jak ja o 13, a operację skończyła gdzieś w 11:30, więc miała dużo mniej czasu na regenerację. Przez pierwsze 3 dni trzeba sobie zaklejać rany takimi plastrami, a później można je zamienić na gaziki jałowe. I to wszystko ma sens, bo po prostu jest tam tak to ściśnięte i jak to wszystko wraca do normy, to strasznie wszystko swędzi i dobrze, że jest mniej tych opatrunków, bo po prostu to wszystko by się odparzało. No więc jeżeli chodzi o sam przebieg tego wszystkiego, no to ja zaczęłam kręcić filmik dzień przed, kiedy jechałam do Krakowa. To był jeszcze dzień, w którym mieliśmy z Michałem spędzić miły wieczór, bo przyjechałam do Krakowa około 14. Mieliśmy początek doby hotelowej, zostaliśmy w przepięknym hotelu w centrum miasta.
Ładny pokój bardzo. To jest nasz pokój na tę noc w Krakowie. Prawda? Jest piękna pogoda. A tutaj jest łazienka. A to jest. Chcesz baby wodę? Nie. Ja mam dla ciebie. Mogę się napić? Tak. Musisz nacisnąć, żeby leciała woda. To jest woda dla dzieci. No, naciskam. Nie, musisz dziubek przycisnąć. Widzisz? Tam dywanik jest. A no! Oh. Oh. Przepraszam, bo ja się patrzyłam w dobę gdzieś dywanik i później... Prawda. Byliśmy na super kolacji w jednej z moich ulubionych restauracji, ona się nazywa Tessone. Zmiesz? To śmieszne. Nie, nie pokryłem. No i wieczorem pojechaliśmy do kina na Batmana i zjedliśmy sobie pyszne nachosy. Następnego ranka Michał poszedł na zajęcia, a ja czekałam i już po prostu odliczałam do momentu, kiedy pojedziemy do Katowic. Ale teraz czekam na Michała, on skończy zajęcia za jakąś godzinę. Poszedł jeszcze dzisiaj na studia i będzie dzisiaj szedł do pracy, po tym jak mnie zawiezie. A więc jedziemy do Katowic, on mnie tam zostawia, jestem jakieś półtorej godziny przed zabiegiem. Będziemy musieli mnie jakoś przygotować do tego i będzie trwał, no nie wiem, 3 godziny. No i już wieczorem będzie wszystko zrobione po wszystkim. Trzeba myśleć pozytywnie, trzeba myśleć, że to będzie nowy rozdział w moim życiu. No w sumie będzie. Będzie dobrze. I kiedy po prostu stanie się to, czego się obawiam, bardzo bałam się narkozy, nie wiedziałam, jak będę się czuła po. Jestem przyjęta do głównej kroplówki przeciwbólowych i jakoś da się żyć. Nie było aż tak źle, ale trzeba było trochę przeżyć. Pierwsze śniadanie dostałam na następny dzień około godziny 10. Było przepiękne, ale zapachy mnie zaczęły odrzucać i ledwo co skubnęłam tylko trochę bułeczki. Później przyszedł doktor, zmienił opatrunki. Ja miałam szansę, żeby spojrzeć w dół, zobaczyć jak one wyglądają i nie mogłam uwierzyć. Później się wzruszyłam i zaczęłam płakać. No i później koło 12 był obiadek. I o dziwo, jak było mi niedobrze, jak wcześniej wymiotowałam po samej wodzie, to miałam chyba jakiś taki booster, że stwierdziłam, dobra, za godzinę wychodzę, więc trzeba się wziąć w garść i dostałam. Okej, zabawna sprawa, że ja dostałam na pierwszy obiad schabowego z tłuczonymi ziemniakami z kapustą i stwierdziłam, dobra, okej, trzeba to zjeść. I zaczęłam to jeść i nie było mi niedobrze. I miałam takie, kurde, dobra, okej, zaczyna być w porządku. Jestem w stanie teraz wsiąść w samochód i przejechać 3,5 godziny z Katowic do Świnicy. I tak naprawdę nie chciałam nie być samodzielna, więc bardzo dużo polegałam na sobie i starałam się chodzić. Musiałam nawet chodzić, żeby nie mieć zakrzepów. I dużo starałam się robić sama. Ale wiadomo, nie można było też się przeciążać, trzeba się oszczędzać, bo... Więc bardzo dobrze, że jeszcze jedną dobę został ze mną Michał i jeszcze mama później została, wzięła sobie wolne do końca tygodnia. No i bardzo szybko tak naprawdę doszłam do siebie. Mamy dzień drugi po operacji. Tam mam kwiatuszki od Michała. Mam całą wyprawkę z kliniki.
Tam mam swoje papierki z dokumentami i wynikami. Mam wodę, mam tonę wody, herbatkę, tu wszystkie leki rozłożone. Tutaj zjadłam taką tubkę owocową, jakiś taki mus. Siostra mi kupiła całą tonę. No i akurat siedzę sobie sama w pokoju. I na tyle dobrze się czuję, że już zaczęłam swoje małe działania. Obecnie chcę kupić sobie poradnik, jak dbać o skórę. Stwierdziłam, że przyda mi się, bo w sumie tak siedzę. No i jakoś fajnie spożytkuję ten czas, fajnie, że mam na to siłę. Nie wyglądam jakoś mega najlepiej, bo jeszcze dzisiaj nie miałam siły, żeby wymyć głowę. I mam tradycyjnie cebulę na czubku. Ale czuję się naprawdę dobrze. Już dzisiaj po pierwszym myciu musiałam sobie wszystko sama odkleić pod prysznicem. Wszystko ze mnie zeszło, więc naprawdę jestem zadowolona. I teraz już będzie tylko z górki, będzie już teraz tylko lepiej. I teraz to jest mój ósmy dzień po operacji. I ja naprawdę czuję się dobrze. To była najlepsza decyzja w moim życiu, była bardzo ciężka. Zwykle najcięższe decyzje, jakie podejmuję, okazują się być najlepszymi. Także na razie to tyle. Na razie się żegnam. Cześć!